Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kilka pytań do. Dzisiaj zaprosiłam do studia panią Monikę Maron, kierownika oddziału informacji miejskiej Urzędu Miasta Płocka. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie. Pana Roberta Nowakowskiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Witam. Dzień dobry, witam. Oraz panią Agatę Bogiel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku. Dzień dobry. Zaprosiłam państwa, ponieważ w maju rozpoczynamy w płockich podstawówkach akcję Rowerowy Maj. Akcja ciekawa, aktywna. Chciałabym, żebyście mi państwo przybliżyli szczegóły tej akcji. Czym jest Rowerowy Maj? Pani Moniko. Rowerowy Maj to dzisiaj największa kampania rowerowa w Polsce, która zachęca do aktywnego spędzania czasu na rowerze, ale również traktowania roweru jako środka komunikacji. Do tej kampanii, czy do udziału w tej kampanii zaprosił nas Gdańsk. W ubiegłym roku pierwszy raz włączyliśmy się w tę akcję. Trzy szkoły wzięły wówczas udział. Była to szkoła podstawowa nr 15, szkoła podstawowa nr 12, pani dyrektor jest z nami, oraz szkoła podstawowa nr 11. Kampania spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i spodobała się dzieciom. Były nagrody, był to konkurs, była jazda na kółkach, no właśnie, jakiekolwiek by to kółka nie były, bo można jeździć na rolkach, można jeździć na rowerze, można jeździć również deskorolką. Wszystko to, co jest w stanie nas do szkoły dowieść. Pokrótce motywujemy dzieci do tego, żeby nie jeździły z rodzicami. Tak. Lub nawet autobusem, tylko żeby przesiadły się na rower, rolki, deskorolkę. Takie jest główne założenie. Dokładnie akcji. Tak. Natomiast nawet jeżeli musimy dojechać autobusem, bo odległość jest nie do pokonania na czymś innym, w inny sposób, to ostatnie 200 metrów już liczy się jako zaliczenie do konkursu danego dnia. Dzieci zdobywają punkty. Zdobywają punkty w trzech kategoriach. W kategorii indywidualnej, które są im przyznawane do dzienniczków spersonalizowanych, które każde dziecko otrzymuje. Również taki punkt trafia na plakat klasowy, jest rywalizacja w szkole pomiędzy klasami, które zgłosiły się do udziału, oraz rywalizacja między szkołami w Płocku. Dzisiaj do udziału zgłosiło się 8 szkół. Jest to szkoła podstawowa nr 12, szkoła podstawowa nr 22, 20, 11, 16, 15, 13 i 23. Rozwój pełną Dokładnie parą. Tak, mamy już 8 szkół, pilotażowo wzięły udział 3 szkoły, ale też myślę, że ta aktywność szkół wzrasta wraz z świadomością tego, jak życie na rowerze w Płocku zmienia się. Mamy w tej chwili już 44 km ścieżek rowerowych z 12 km, które jeszcze w 2011 roku były do dyspozycji. Te kilometry, jakby liczba ścieżek rowerowych, szlaków w zasadzie rowerowych, dróg rowerowych bardzo mocno rośnie i będzie ich przybywać. Również świadomość, jak z nich korzystać, że nie są to drogi dla pieszych, tylko jednak dla rowerów, czy rolek, czy deskorolek, rośnie. No i przede wszystkim to jest również dobry powód o tym, żeby mówić o bezpieczeństwie. No właśnie, bezpieczeństwo to jest również część akcji Rowerowy tak. Maj, prawda? Policja bierze czynny udział w akcji. Jaka jest rola policji w Rowerowym Maju? Przykładem roku ubiegłego, czyli 2017, gdzie w akcji wzięły udział trzy szkoły. I w tym roku włączamy się do tej akcji jako Policja Płocka. Generalnie jako policja włączamy się w każdą akcję, gdzie możemy promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przede wszystkim profilaktyka. To jest na pierwszym miejscu. My jako policjanci przed rozpoczęciem Rowerowego Maja, czyli już w kwietniu, rozpoczęliśmy prelekcje w szkołach, które zapisały się do udziału w tej kampanii i do udziału w promowaniu jazdy na rowerze na terenie miasta Płocka. My prowadzimy prelekcje w szkołach z młodzieżą, która będzie przyjeżdżała na rowerach do szkoły. Będziemy również jako policjanci w trakcie już trwania tej imprezy kontrolować rowery pod kątem wyposażenia, jakie posiadają. I tak jak w roku 2017 był fundowany Puchar Naczelnika Ruchu Drogowego dla szkoły, gdzie ujawniliśmy jak najmniej uchybień. A chciałbym przypomnieć, że
podstawowe wyposażenie roweru to światło z przodu, światło z tyłu, jeden, przynajmniej jeden sprawny hamulec, no i oczywiście dzwonek. Czyli generalnie edukujecie państwo, rozmawiacie, czy to jest tak, że policjant pojawia się w każdej z tych wymienionych przez panią Monikę szkół i to jest wtedy jakiś warsztat? Nie wiem, jak to się dzieje? To jeszcze pytanie. Tak, jesteśmy w każdej ze szkół, jesteśmy. W kwietniu już byliśmy w 3 szkołach, także zostało nam jeszcze 5 szkół. Myślę, że odwiedzimy do końca kwietnia każdą ze szkół. Jeżeli nie, to od razu na początku maja, kiedy kampania ruszy. I edukujemy, tak? Czyli mówimy o tym wyposażeniu roweru, jak się zachować na drodze, kim jest, powiedzmy, dziecko do lat 10, tak? W świetle przepisów jest nadal pieszym, więc może korzystać z chodnika, ale tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, mamy bardzo dużo ścieżek rowerowych już na terenie miasta Płocka, więc te dzieciaki są w miarę bezpieczne. Panie Gato, jak wrażenia z tamtego roku? Jak reagowali uczniowie, rodzice? To znaczy w ogóle kampania przeszła nasze wszelkie oczekiwania. Myśmy się nie spodziewali w ubiegłym roku, że spotka się z tak dużym zainteresowaniem dzieci, ale również i dorosłych. I chcę powiedzieć, że w kampanii również biorą udział pracownicy szkoły i też ich przyjazdy też są punktowane. I oczywiście są pracownicy, którzy również na rowerze do szkoły przyjeżdżają. Jeśli chodzi o ilość dzieci, która wzięła udział w kampanii, w ubiegłym roku myślę, że około 70-75% dzieci przynajmniej raz przyjechało do szkoły na rowerze. A duża grupa z tych 75% przyjeżdżała codziennie bez względu na warunki pogodowe. Także no bardzo, bardzo dzieci chętnie wzięły udział w kampanii. Chcę powiedzieć, że w ubiegłych latach nie było aż tak dużego zainteresowania tą formą pokonywania drogi do szkoły. Natomiast widzimy w tym roku, że tylko pierwsze dni ciepła spowodowały, że bardzo duża liczba dzieci, bez względu na to, że jeszcze ta cała kampania w tym roku nie została uruchomiona, dzieci przyjeżdżają na rowerach. Myśmy w szkole dokupili dodatkowe stojaki na rowery, także organizacyjnie staramy się być przygotowani, żeby no w sposób taki bezpieczny też przechować ten cały sprzęt sportowy, na którym dzieci przyjadą, bo tak jak tutaj pani Monika powiedziała, to są rowery, ale też hulajnogi, deskorolki, rolki, wrotki. Także też zawsze zwracamy się z prośbą do rodziców o podpisywanie wszystkich tych sprzętów, tak żeby było bezpiecznie i żeby dzieci wróciły również na swoim sprzęcie do domu. W jakim wieku dzieci są najbardziej aktywne? No, doświadczenie tamtego roku pokazało, że to te młodsze dzieci, drugie, trzecie, czwarte klasy. Pierwsze miejsce zdobyła klasa w ubiegłym roku 2C, trzecie miejsce klasa 3D. Także no, te młodsze dzieci są bardziej aktywne. Myślę, że tutaj element tej rywalizacji między też klasami, bo tak jak też tutaj pani Monika powiedziała, dzieci na tych plakatach naklejają każdy przyjazd. Każde dziecko otrzymuje za jeden przyjazd dwie naklejeczki. Jedną naklejeczkę wkleja do dzienniczka, drugą na plakat klasowy. Także ta rywalizacja między klasami również jest. Ona jest oczywiście bardzo, bardzo taka pozytywna i myślę, że wpływa tylko na tą ilość przejazdów. Czyli to jest tak, że jakby miesiąc maj się kończy, kończy się akcja, ale dzieci wcale nie zsiadają. Oczywiście, że tak. Właśnie ten rok pokazał. Pierwsze dni ciepła, mamy naprawdę bardzo dużo rowerów przy szkole. Bardzo dużo, czego w latach poprzednich nie było. Także zachęcamy też dzieci naprawdę i wiem, że są obawy z innych szkół w tej chwili, które po raz pierwszy przystępują do kampanii, natomiast to naprawdę przynosi bardzo, bardzo dobre, takie satysfakcjonujące nas efekty. Warto również powiedzieć, że motywujące mogą być tutaj nagrody. Szkoła, która wygra. Na pewno. Szkoła, która wygra, otrzyma 5000 zł na wycieczkę czy jakąś inną atrakcję dla dzieci. Najlepsza klasa w każdej szkole otrzyma nagrodę w postaci zorganizowanej wycieczki na terenie miasta. To też są takie niecodzienne nagrody czy atrakcje, które być może nie zawsze są dostępne. A najaktywniejsi uczniowie i pracownicy otrzymują upominki czy akcesoria rowerowe, które również przydadzą im się
w tej branży. Jeśli mogę powiedzieć, w ubiegłym roku każde dziecko, nawet to, tak, które nawet raz przyjechało, otrzymało jakikolwiek no, gadżet. No, w tamtym roku to były związane z wyposażeniem roweru, ale też i kaski, kamizelki odblaskowe i różne takie gadżety, które mogą się przydać do jazdy na rowerze. Każde dziecko otrzymało jakiś drobny upominek. W tym roku jest chyba bardzo dużo dzieci, nie wiem czy... W tym roku jest bardzo dużo dzieci. Staramy się, aby każde dziecko również jakby coś dostało i teraz to będzie odbywało się trochę inaczej, bo system będzie nam to wszystko przeliczał. Gdańsk stworzy taką aplikację, koordynatorzy szkolni będą wprowadzać tam te wszystkie dane, które wszystkie punkty uzyskane przez dzieci, także zorganizujemy na koniec, podsumowując, bo akcja rusza 7 maja, podsumowując w czerwcu zorganizujemy takie wspólne spotkanie i wręczenie nagród na rynku Starego Miasta, gdzie wszystkie dzieci będą mogły również przyjechać na swoich rowerach, dostorolkach, rolkach czy innych kółkach, które posiadają, którymi się poruszają. I tam myślę, że będzie taki duży happening, który podsumuje całą akcję. Warto mówić o tym, że to, co już wspomnieliśmy, ścieżek rowerowych przybywa. W perspektywie mamy również rower miejski. Chcemy, aby to był rzeczywiście taki środek komunikacji w mieście alternatywny, kiedy w tym okresie letnim, ale nie tylko, bo sezon rowerowy w Płocku nigdy się nie kończy, natomiast widzimy, że aktywność w tym zakresie mieszkańców Płocka zdecydowanie rośnie i tak samo jak dzieci chętnie się angażują, tak samo dorośli teraz chętnie poruszają się na rowerach, a policja dba o bezpieczeństwo. Ścieżki rowerowe są ku temu takim dobrym miejscem, żeby o to bezpieczeństwo dbać i zapewniają to bezpieczeństwo. Już nie musimy być w tym ruchu, gdzie odbywa się ruch samochodowy. Także to wszystko się rozwija i cieszymy się, że aktywne spędzanie czasu czy poruszanie się właśnie aktywne na rowerze czy innym środku lokomocji, takim na kółkach, w małych kółkach jest rośnie popularny. W siłę, prawda? Tak. Ja chciałam z Państwem jeszcze porozmawiać na temat bezpieczeństwa, to jest to, co Państwo stwierdziliście. Ja bardzo uważnie obserwuję młodych ludzi, młodzież i oni jeżdżą bez kasków. Skąd to się bierze? Dlaczego? Mimo tego, że szkoła często i gęsto mówi o tym, że rzeczywiście policja często jest na takich wykładach w polskich szkołach, no dzieci wychodzą z założenia, że nie. Trafić do nastolatka w tej kwestii to jest niewykonalne. Pani Agato, może no wierzy, pani ma jakieś... Znaczy wierzymy w to, że te kampanie na pewno też powodują, że częściej dzieci będą te kaski zakładały, tak? Ponieważ no tak jak tutaj wspomniałyśmy, też niektóre dzieci za tą aktywność rowerową otrzymały kaski i wierzymy w to, że będą częściej jeździły. Zwracamy na to uwagę, także na pewno wychowawcy też na ten temat często rozmawiają, chociaż my widzimy, że jest więcej dzieci jeżdżących w kaskach, ponieważ widzimy, że nawet całe rodziny przyjeżdżają właśnie w ramach tej kampanii i wszyscy są wtedy w kaskach. Także no, ja wierzę w to, że to w tym zakresie się to poprawi i apelujemy też do rodziców, żeby zwracali na to uwagę, bo na pewno w sposób znaczący wpływa to na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci. Tak, zdecydowanie. Ja się dołączam absolutnie do tego apelu. No i cóż, dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w akcji Rowerowy Maj. Apelujemy do rodziców o to, żeby namawiali dzieci do noszenia kasków, do noszenia kamizelek, bo tych środków bezpieczeństwa nigdy za wiele. Ktoś to po coś wymyślił i tak, trzeba z tego korzystać. Ta kampania jest też dobrym powodem, żeby o tym mówić po prostu, więc uświadamiamy w dalszym ciągu, aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo naszych rodziców. Tak, to ta kampania to również wyzwanie dla rodziców, tak, żeby namawiać dzieci do noszenia kasków. Może takie hasło, tak? Odblaski i kaski to nie obciach, po prostu. Dokładnie. Prosto, jasno na temat, ale bardzo ważne. Dziękuję Państwu bardzo. Moimi gośćmi byli pani Monika Maron, pan Robert Nowakowski oraz pani Agata Bogiel. Dziękuję bardzo.